No to jest kwestia po prostu pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pani, no bo to kobiety rodzą dzieci. No więc krótko mówiąc, chociaż teraz nie wiadomo już. Można się zgubić w tych czasach. No mamy taką posłankę w Sejmie, która twierdzi, że ona zna przypadek mężczyzny, który rodził dziecko. Wszyscy ją pytają, gdzie to było i gdzie jest ten mężczyzna, ale... Ale ona tak twierdzi. W każdym razie już nie będę jej nazwiska wskazywał, ale panie pewnie wiedzą. W każdym razie, ale to są oczywiście żarty. Kobiety decydują się na dzieci albo się na dzieci nie decydują. To zależy od czynników, powtarzam, materialnych, ale w wielkiej mierze od tych czynników kulturowych. No i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie no, pewnych rzeczy gorzkich. No jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety no, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale, a kobieta tylko dwa. Znacząca różnica. Proszę Państwa, no ja mówię to na poważnie. Przez wiele lat miałem no, częsty kontakt. To była współpraca jeszcze w latach 80. w podziemiu z człowiekiem, który był no, niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce, już dzisiaj nie żyje. Ale zawsze to mówił i zawsze też mówił, że o ile udało mu się wyleczyć, a miał taki oddział, gdzie był ordynatorem, gdzie leczył alkoholików, 1/3 mniej więcej mężczyzn i ani jednej kobiety. Więc radzę z tym uważać, także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo. Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję, no. To... Trochę żartuję, ale proszę Państwa, no to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć. Ja naprawdę jestem szczerym zwolennikiem równouprawnienia kobiet, natomiast nie jestem zwolennikiem tego, żeby kobiety udawały mężczyzn, a mężczyźni kobiety, bo to jest coś zupełnie innego. No to mówienie dawanie w szyję, to co to w ogóle jest? Co to w ogóle znaczy? O dramatach w ten sposób się mówimy, tak?